ABC Zabawa prezentuje lato. W Polsce występują cztery pory roku. Wiosna, lato, jesień, zima. A więc lato to jedna z czterech pór roku. Pierwszy dzień lata to najdłuższy dzień w roku. Wcześnie rano wstaje słońce i późno zachodzi. Kalendarzowy pierwszy dzień lata przypada na 22 czerwca. Już dawno przyleciały do Polski ptaki zimujące w ciepłych krajach, na przykład bociany. Teraz zajmują się wydawaniem na świat potomstwa. To samo możemy zauważyć wśród innych zwierząt, na przykład wiewiórek, jeży, czy dzików, pszczoły, osy, trzmiele i motyle intensywnie pracują nad zapylaniem kwiatów. Początek lata to kwitnienie roślin i pojawianie się pierwszych nasion i owoców. Już w czerwcu możemy liczyć na pierwsze letnie owoce, na przykład truskawki, czereśnie czy wiśnie. Możemy zjadać także pierwsze świeże warzywa, sałatę, rzodkiewkę, szczypiorek. Wraz z latem zaczynają się wakacje, czyli ferie letnie. Powiedzenie mówi: coraz bliżej wakacje, gdy zakwitną akacje. Wakacje trwają od końca czerwca do ostatniego dnia sierpnia. Jest to okres, kiedy wybieramy się na wycieczki. Najczęściej nad morze lub w góry. Nad morzem możemy bawić się na plaży, robić babki z piasku, kąpać się w wodzie pod opieką dorosłych, zbierać muszelki . Grać w piłkę. W górach możemy wędrować ciekawymi szlakami, wchodzić stopami do niewielkich strumyków, podziwiać owce pasące się na pastwiskach i kozy. Będąc w mieście, możemy iść na plac zabaw, na rolki lub rower, bawić się w klasy na chodniku lub pójść na boisko pograć w piłkę. Latem, żeby się ochłodzić, zjadamy chętnie zimne lody. Warto także pić dużo wody. Wybierając się na wycieczkę do lasu, warto zabrać ze sobą środek przeciwko komarom i kleszczom. Po powrocie z lasu należy dokładnie obejrzeć swoje ciało, szczególnie te części, które były odkryte. Jeśli znajdziemy kleszcza, rodzic lub lekarz musi go jak najszybciej usunąć. Kleszcze mogą przenosić niebezpieczne choroby. Słoneczna, letnia pogoda sprzyja dojrzewaniu zboża.
Jest to okres prac polowych i zbiorów zbóż zwanych żniwami. Często możemy zauważyć na polach kombajny zbierające żyto, pszenicę, jęczmień czy owies. Kombajn kosi zboże, muci je, czyli oddziela ziarna od kłosów i plew oraz transportuje je na gospodarstwa rolne. Po skoszeniu zbóż na polach możemy zauważyć snopy. W powietrzu unosi się charakterystyczny zapach siana. A teraz ciekawostka. Czy wiesz, że latem wieża Eiffla w Paryżu rośnie? Dzieje się tak dlatego, że jest ona zbudowana z żelaza, który zmienia swoją wielkość pod wpływem temperatury. W zimę wieża się kurczy, a latem może urosnąć nawet o około 15 cm. Podobną ciekawostkę możemy zauważyć w naszym kraju. Podczas upalnego lata linie wysokiego napięcia rozszerzają się, tym samym zwisają luźno pomiędzy słupami. Zimą, gdy temperatury spadają poniżej 0 stopni, kurczą się i naprężają. Pod wpływem wysokiej temperatury powietrza możemy zauważyć także, że asfalt na nieocienionych drogach robi się miękki. Możemy wtedy usłyszeć specyficzny dźwięk podczas jazdy samochodem. W niektórych krajach, gdzie lato jest naprawdę gorące, na asfalcie pozostają ślady kół. Pod koniec lata dojrzewają maliny, gruszki i jabłka. Pojawienie się jabłek symbolizuje już ostatni okres lata i zbliżającą się jesień. Młode pisklęta są już wychowane, opierzone i potrafią latać. Ptaki niezimujące w Polsce zbierają się w duże grupy i przygotowywują do odlotu. Możemy także zauważyć, że dni stają się coraz krótsze, a temperatury na dworze niższe. Niewątpliwie nadchodzi jesień. Kalendarzowe lato trwa do 23 września. A zatem cieszmy się latem, póki trwa. Do zobaczenia!
Zasubskrybuj nasz kanał, by oglądać więcej filmów.